Marek Pyza, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w porannej rozmowie w telewizji w Polsce.pl we wtorek, 5 marca, a może to już 6 nawet. Łączymy się z Gdańskiem na początek, bo tam duże zmiany się zapowiadają według niektórych, według innych. Ja należę do tych innych. Będzie po staremu. Zobaczymy, co o tym ma do powiedzenia mój gość. Jest nim Kacper Płażyński, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ale zanim sobie porozmawiamy, to zerknijmy na to, jak wyglądało wczoraj powitanie. Jeszcze pani prezydent elekt, ale już można mieć pewność, że to ona obejmie stanowisko po Pawle Adamowiczu w Urzędzie Miasta. Popatrzmy. Ale wiecie, że ważne zadanie przed nami. Oczywiście. I bez was nie dam rady. Nie damy rady. Gdańszczanki i gdańszczanie nas potrzebują. Proszę, pracujmy z całą mocą dla naszych mieszkanek i mieszkańców. Bardzo, bardzo was o to proszę. Pomóżcie. Pieści się trochę pani prezydent, że nie dałaby sobie rady. Pomożecie? Pomożemy, dziarsko odpowiedzieli urzędnicy i jestem przekonany, że będą sobie pomagać, o tak, wzajemnie. Jak to pomaganie wzajemnie sobie wygląda, to opisujemy trochę z Marcinem Wikło w nowym numerze tygodnika Sieci, jak działał i nadal działa układ gdański, a w tym układzie właśnie ta pomoc urzędników sobie nawzajem jest niezwykle ważna. Zanim o tej publikacji, o tej pomocy, o miejskich spółkach, to zapytam na początek Kacpra Płażyńskiego, czy on też będzie pomagał pani prezydent Aleksandrze Dulkiewicz. Czy jest do tej pomocy skory, pani radny? Tak, no to znaczy, zależy jak rozumiemy pomoc, jako taka aktywna, konstruktywna opozycja, to będziemy pomagać Gdańskowi, a więc zakładam też, że pani prezydent Dulkiewicz będziemy przedstawiać swoje inicjatywy, będziemy pomagać w kontrolowaniu tego, jak wydawane są w Gdańsku pieniądze publiczne. Będziemy weryfikować obietnice składane przez panią Dulkiewicz, te, które poniekąd otrzymała w związku z tym, co obiecywał jeszcze pan prezydent Adamowicz, co pani Dulkiewicz przyjmuje jako swoje. Jest tam sporo między innymi socjalnych zapewnień, więc będziemy tego na pewno pilnować i w tym rozumieniu będziemy jej pomagać. Pani Kacprze, pani prezydent zapowiedziała wczoraj, że będzie bardzo otwarta na wszelką współpracę w ratuszu. Zapowiedziała nawet, że chętnie spotka się z panem Markiem Skibą, jednym ze swoich kontrkandydatów, by, uwaga, zapoznać się z jego programem. No, można powiedzieć, że gdyby zgodziła się na choć jedną debatę przedwyborczą, to już wcześniej miałaby okazję zapoznać się z tym programem, ale za bardzo złośliwi nie będziemy. Czy z panem, z radnymi Prawa i Sprawiedliwości też jakieś rozmowy już się toczą co do spotkania, co do jakichś wspólnych planów tej współpracy w Radzie Miasta? Nie, żadnego zaproszenia, żadnej takiej informacji na razie nie otrzymaliśmy, co nie zmienia faktu, że oczywiście jesteśmy otwarci na rozmowę. Też zapraszamy ze swojej strony panią prezydent do Rady Miasta Gdańska, do naszej siedziby. Jeżeli pani prezydent chciałaby o czymś porozmawiać, no to oczywiście jesteśmy na to otwarci. Myślę, że to jest obowiązek rozmawiać z władzami miasta, nawet jeżeli wywodzą się z innego środowiska politycznego i nawet jeżeli to środowisko polityczne, czy nawet panią prezydent Dulkiewicz oceniamy surowo, to myślę, że to jest naturalne, że jesteśmy na takie spotkania otwarci, ale myślę, że to się powinno odbywać w sposób transparentny, z jasnym powiedzeniem opinii publicznej, na jakie tematy, o czym rozmawialiśmy, jakie z tych rozmów są konkluzje. Na takie rozmowy oczywiście, że jesteśmy jak najbardziej otwarci. A nie żałuje pan trochę tej decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości, aby w przedterminowych wyborach prezydenckich w Gdańsku nie wystawiać własnego kandydata? Nie żałuję. Pozwolę sobie rozwinąć. Z dwóch powodów. Po pierwsze, faktycznie mandat tego środowiska, które reprezentował prezydent Adamowicz, który był zdecydowanym liderem tak naprawdę, taką osobą, która łączyła te pozostałe osoby ze swojego środowiska, które skupiły się wokół Wszystko dla Gdańska, otrzymali dość duże zaufanie publiczne w wyborach, więc
My też, akceptując poniekąd ten fakt, rozumieliśmy, że czy podeszliśmy do tego w taki sposób, że no, ten mandat w jakiś sposób mają prawo w dalszym ciągu kontynuować. No ale z drugiej strony, być może nawet ważniejsza, to jednak była sprawa uspokojenia nastrojów społecznych, przynajmniej tak w mojej opinii, to jest może nawet ważniejsze w tym wszystkim, które były bardzo zaostrzane przez różne również ośrodki medialne, które oskarżały takie albo takie środowiska o to, że były wręcz winne temu, że zamordowano prezydenta Adamowicza. To było w interesie politycznym konkretnego środowiska i myślę, że z punktu widzenia takich spokojów, takiego spokoju społecznego w wymiarze ogólnopolskim, żeby nie dawać pretekstu niestety w tym przypadku do tego, żeby dzielić naród, to była pod tym względem też słuszna decyzja. No rzeczywiście inna chyba być nie mogła i to wszystko w takim przewidywalnym scenariuszu się odbyło. Aleksander Dulkiewicz będzie kontynuować linię prezydenta Pawła Adamowicza. I teraz o tej kontynuacji, trochę o tym testamencie gdańskim, jak to się nad Motławą mówi. Chciałbym z panem porozmawiać na konkretnych bardzo przykładach, bo wczoraj radni Prawa i Sprawiedliwości zadali takich 5 pytań Aleksandrze Dulkiewicz w związku z polityką personalną, między innymi w mieście. Te pytania dotyczą między innymi tego, czy nowe władze Gdańska zerwą z zasadą pozwalającą na to, by we władzach spółek z dominującym udziałem miasta Gdańska zasiadały osoby, na których ciążą zarzuty karne popełnienia poważnych przestępstw. Jest pytanie, czy prezydent Gdańska zrezygnuje z zasiadania w radach nadzorczych podległych miastu, czy zabroni urzędnikom w randze zastępcy prezydenta zasiadania w tych radach. Widzimy w tym momencie na ekranie tweet Kacpra Płażyńskiego z tymi właśnie pytaniami. Ja zacytowałem pytanie drugie i trzecie. Co do zasiadania w tych radach nadzorczych, trochę opisaliśmy ten mechanizm w tygodniku Sieci. Pokazaliśmy, że prawie nie ma prezydenta, mówię prawie, bo Piotr Grzelak jest takim wyjątkiem, wiceprezydenta w Gdańsku w ostatnich latach, który by nie zasiadał w jakiejś radzie nadzorczej, co najmniej jednej. Paweł Adamowicz sam był takim prezydentem, który w dwóch radach nadzorczych zasiadał i czerpał z tego niezłe dochody. Aleksandra Dulkiewicz, zapytana w RMF FM właśnie o ten postulat, odpowiedziała tak. Zachęcam jednak do lektury przepisów prawa, zresztą uchwalonych przez ich rząd, czyli rząd PiSu, które prezydentom miast zakazują zasiadania w radach nadzorczych spółek, a ja nie mam zwyczaju łamać prawa, więc będę je respektować i zrezygnuję z zasiadania w radzie nadzorczej, w której dzisiaj jestem. Ja dopowiem, że chodzi o radę nadzorczą spółki Arena Gdańsk. Zapowiedziała też, że będzie namawiać swoich zastępców, by jednak zasiadali w radach nadzorczych miejskich spółek, bo to zasadnicze narzędzie kontroli. Jak pan ocenia tę odpowiedź pani prezydent Dulkiewicz, że powinni wiceprezydenci jednak tam zasiadać? Przecież tu się dublują stanowiska, można powiedzieć, bo wiceprezydenci odpowiadają za jakąś część funkcjonowania miasta, nadzorują ją, można powiedzieć, i robią to samo, zasiadając w radach nadzorczych konkretnych spółek. No tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma sferami. Jedną to znaczy prawną, a drugą etyczną. Ale odpowiadając po kolei, bo to jest akurat ciekawa sprawa z tą wypowiedzią pani prezydent Dulkiewicz. Z jednej strony pani Dulkiewicz mówi o tym, że będzie przestrzegać prawa, w związku z tym ona zrzeknie się zasiadania w tej Radzie Nadzorczej i że ja powinienem zapoznać się z przepisami prawa. Ja jestem adwokatem, znam przepisy prawa, szczególnie te samorządowe, i to, co my chcieliśmy zawrzeć w tym pytaniu, to po prostu jasną deklarację tego, że w momencie, kiedy prezydent czy zastępcy prezydenta obejmują swój urząd, to już w tym momencie nie czekają na termin ustawowy 3-miesięczny, który mówi o tym, że w ciągu 3 miesięcy od objęcia funkcji to właśnie te osoby, prezydent i zastępcy, powinni zrzec się zasiadania w radach nadzorczych, tylko to się powinno odbywać od razu, a nie tak jak na przykład w przypadku pani Dulkiewicz, ona cały czas zasiada w Radzie Nadzorczej, mimo że wcześniej była komisarzem, więc to się jakby nie kwalifikowało. Teraz pewnie jeszcze przez 3 miesiące będzie w tej Radzie Nadzorczej, więc 3 pensje po prostu zaliczy, bo niestety tak to brutalnie wygląda. Ale to, co jest jeszcze bardziej niepokojące, to jest ta druga część wypowiedzi pani prezydent Dulkiewicz, która mówi o tym, że jej zastępcy dalej będą zasiadać. I wręcz ona będzie nakłaniać ich do tego, żeby zasiadali. No, podczas gdy właśnie zmiany wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, zmiany w ustawie, nie pozwalają im na zasiadanie w tych radach dłużej niż 3 miesiące od objęcia funkcji.
Więc ja jestem zaniepokojony tym, że pani Dulkiewicz, która jest z wykształcenia prawnikiem, która wypowiada się na tematy, które no ściśle są związane z wykonywaną przez nią funkcję, no bo przecież to ona będzie mianować tych członków rad nadzorczych, no nie ma wiedzy na temat takich podstawowych spraw związanych z funkcjonowaniem gdańskiego samorządu czy jakiegokolwiek samorządu. I to jest niepokojące. Tak jak pan wspomniał, te nowe przepisy, które obowiązują od tej kadencji, mówią o tym, że 3 miesiące maksymalnie mają radni, prezydenci na to, żeby zrzec się zasiadania w radach nadzorczych. A skarbnik miasta również. No właśnie, to jest bardzo ważne w przypadku Gdańska, bo skarbnik, sekretarz, wielu radnych, wiceprezydentów, ja o tym będę trochę więcej państwu mówił w przeglądzie prasy za parę minut, ale chciałem wrócić do mojego pytania. Mamy ten 3-miesięczny okres obligujący radnych, wiceprezydentów, skarbnika do zrzeczenia się tych funkcji. Czy któryś z urzędników w gdańskim ratuszu już to zrobił? Którykolwiek, no bo dla Gdańska takie zmiany będą oznaczały w radach nadzorczych tych spółek miejskich, a jest ich kilkadziesiąt, prawdziwą rewolucję. Moje pytanie brzmi, czy ta rewolucja już się gdziekolwiek rozpoczęła? Z tego, co mi wiadomo, to nie. Państwo po prostu czekają cierpliwie, aż te 3 miesiące upłyną, żeby maksymalnie zwiększyć swoje zyski, swoje premie do podstawowej pensji. No niestety tak to wygląda. Natomiast tak czy inaczej będą musieli zrzec się tych rad nadzorczych. Co jest bardziej bulwersujące, to wydaje mi się, to jest to drugie pytanie, które pan redaktor cytował, czyli to, czy pani Dulkiewicz będzie w dalszym ciągu akceptowała fakt, że osoby, na których ciążą poważne zarzuty o popełnienie przestępstw, będą zasiadać w tych radach nadzorczych. No, najlepszy przykład to pani Halina P., niedawno zastępca dyrektora do spraw skarbu, Wydziału Skarbu w Urzędzie Miejskim. No, zasiada w jednej radzie nadzorczej, a ciąży na niej wiele zarzutów za niegospodarność, za to, że nie dopełniała obowiązków. A druga taka jaskrawa w tym przypadku postać, no to jest pani Teresa K., była szefowa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której postawiono zarzutu niegospodarności czy też narażenia strefy na to, że utraciła 3,5 miliona złotych, a jej syn, który pracował też dla strefy, miał być mózgiem całej przestępczej operacji i cały czas zasiada od miesięcy w areszcie śledczym. I to władzom Gdańska, zarówno panu prezydentowi Adamowiczowi, jak i pani Dulkiewicz do tej pory, a przecież mogła je odwołać jako komisarz, nie przeszkadza. I to jest coś, czego chyba ani ja, ani nikt no nie jest w stanie jakoś zrozumieć, no bo to jest dość jaskrawa sytuacja. No jak się obserwuje Gdańsk od lat i patrzy na cały ten układ urzędniczo-biznesowy, to jest to trochę łatwiej zrozumieć. Ja tylko dodam, że pani Teresa K. to była minister w rządzie Jerzego Buzka, faktycznie przez lata prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, kobieta, która kilka lat temu udzieliła takiego no wyjątkowego, precedensowego, można powiedzieć, bezprecedensowego pełnomocnictwa pani Janinie Abramskiej, to teściowa pana prezydenta Adamowicza, na reprezentowanie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej we wszelkich kwestiach ubezpieczeniowych. Są poważne wątpliwości, czy nie doszło przy tym do złamania prawa, bo jest tylko jeden podpis pod tym pełnomocnictwem. No i w ogóle dlaczego takie pełnomocnictwo zostało wydane? Nie doczekaliśmy się od dawna odpowiedzi na te pytania. I dodam jeszcze, że poza panią Abramską w międzynarodowych targach gdańskich, ona zasiada w Radzie Nadzorczej, warto zwrócić uwagę na zarząd tej spółki, jak każdej spółki, która ma coś wspólnego z miastem w Gdańsku, a tam prezesem jest przecież pan Bojanowski, były wiceprezydent Gdańska, to też jest w tym mieście norma. Panie radny, jeszcze zapytam o pierwsze pytanie, które państwo postawili wczoraj pani prezydent Dulkiewicz, ono brzmi tak. Czy nowe władze Gdańska zerwą z patologią polegającą na tym, że członkowie rodzin wysoko postawionych urzędników czerpią korzyści z piastowania stanowisk w przedsiębiorstwach podległych miastu Gdańsk bądź z prowadzenia interesów z miastem i zależnymi od niego spółkami? To brzmi bardzo niepokojąco. Jak duża jest skala tego nepotyzmu, bo tego w zasadzie dotyczy to pytanie. O kogo konkretnie wam chodzi w tym pytaniu? No jedną osobę już pan redaktor wymienił. Chodzi o między innymi teściową prezydenta Adamowicza, która reprezentowała specjalną Pomorską Strefę Ekonomiczną przy zawieraniu umów ubezpieczenia. A strefa to jest też częściowo własność miasta Gdańska. Druga taka osoba, najbliższe otoczenie prezydenta Adamowicza, pan Maciej Glamowski, dzisiaj prezydent Grudziądza,
No ale za czasów, gdy prezydentem był Adamowicz, był wiceprezesem właśnie Międzynarodowych Targów Gdańskich, miejskiej spółki. Kolejny przykład u mnie z Rady Miasta, pan radny Mateusz Skarbek, który jest pracownikiem miejskiej spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Jego tata jest prezesem miejskiej spółki Gdańskie Inwestycje Wodociągowo-Kanalizacyjne. No, takich przypadków jest więcej i wydaje mi się, że nie możemy udawać, że tego nie ma. Oczywiście nikt tutaj nie mówi, że to jest niezgodne z prawem, ale z etyką myślę, że to wiele wspólnego z kolei nie ma. I chciałbym, żeby pani prezydent po prostu się do tego odniosła. Czy będzie to akceptować, czy też nie? Czy taka linia zatrudniania będzie w gdańskim ratuszu, w jego spółkach dalej kontynuowana, czy też nie? Tutaj nikt nie mówi, że tutaj dochodzi do przestępstwa, ale no każdy może sobie sam ocenić, czy z czymś takim, z taką praktyką się zgadzamy lub nie. No prawda jest taka, że... Zaczął pan redaktor od tego przywitania w Urzędzie Miasta. Ja nie chcę generalizować. Tam pewnie była, ja widziałem ten filmik, tam była tak naprawdę garstka urzędników, no ale nie ma się co dziwić, że witają, tak fetują panią prezydent. Zresztą mają do tego oczywiście prawo. Jeżeli część z urzędników przed wyborami dokonywała wpłat na kampanię pana prezydenta Adamowicza, następnie dokonywano wpłat na kampanię pani Dulkiewicz, czyli też tutaj mówię o niektórych prezesach spółek, które są przynajmniej częściowo zależne od miasta Gdańska. Poza tym w kampanię pani Dulkiewicz wprost byli zaangażowani urzędnicy i instytucje miejskie, takie chociażby jak Muzeum w Gdańsku, Gdańskie Muzeum, które namawiało do tego na swoim Facebooku, żeby podpisywać się pod listami poparcia dla pani prezydent. Zresztą z informacji, które posiadam, bardzo wielu urzędników, gdy również na czas zbierania tych podpisów brało wolne, żeby pomagać pani prezydent. Oczywiście każdy ma do tego prawo, tylko jak później oceniać to, w jaki sposób pani prezydent będzie no, ten urząd prowadzić. No, ja myślę, że tu są pewne granice zażyłości, również takich prywatnych. No, urzędnik powinien być z jednej strony no, dość samodzielny, ale z drugiej strony powinien od niego, jego mocodawca, jego przełożony móc wymagać, a w takiej sytuacji no, to już się pewne rodzą konflikty takich wzajemnych zależności. Tam o jakimś wymaganiu pan mówi, to jest system naczyń połączonych, w których jedni dają drugim, a ci drudzy dają tym pierwszym. To świetnie funkcjonuje od lat. Bardzo jestem ciekaw, jakie stanowisko zabierze w tej sprawie pani prezydent Dulkiewicz. Myśmy, pisząc wspomniany okładkowy tekst w tygodniku sieci, próbowali ją o to zapytać. Kontaktowaliśmy się i z panią prezydent, ona nas odesłała do swojej pani rzecznik. Pani rzecznik nie odbierała telefonu, nie odpisywała na SMS-y. No tak to jakoś jest w tym Gdańsku, że najpierw nie chcą rozmawiać z dziennikarzami, a później się skarżą, że nie mają władzy możliwości bronienia się, kiedy dziennikarze stawiają im jakieś zarzuty. Ten przykład pokazuje, że oni się po prostu bronić nie chcą, bo może nie wiedzą, jak się bronić. Tak? Bo mówimy o tym układzie naczyń połączonych, to może ja na takim bardzo konkretnym przypadku, o którym dzisiaj się dowiedziałem. Słuchamy. Często, bo to jest trochę taki... Te naczynia połączone one trochę wykraczają poza same stanowiska, ale to też w dużej mierze takie otoczenie no, biznesowe. Mamy publikację wydatków w Gdańsku na takie mniejsze umowy i dzisiaj przeczytałem, że 17 stycznia 2019 roku została zawarta umowa na poczęstunek podczas roboczego spotkania prezydent miasta Gdańska, pani Aleksandry Dulkiewicz, z prezydentami i burmistrzami miast polskich w sprawie omówienia obchodów 4 czerwca. No i nie będę prosił, żeby pan redaktor zgadywał, ile ten poczęstunek kosztował. No zależy, ile osób było, panie radny, bo co wie pan, jak więcej osób, to więcej zjedzą. No, ale rozumiem, że suma jest pięciocyfrowa na pewno. Ale kosztował 16 tysięcy ten poczęstunek. No to ja zastanawiam się, ile tych prezydentów, ilu tych burmistrzów pojawiło się no i najadło na koszt miasta Gdańska. Ja nie mam nic przeciwko, żeby oni tutaj przyjeżdżali, ale kwota wydaje się no jednak mimo wszystko jak za
pewnie godzinę, dwie spotkania, jak po prostu za bufet dla pewnie kilkunastu, być może kilkudziesięciu osób, no dość zawrotna. I ja myślę, że w Gdańsku w dużej mierze właśnie też w ten sposób no, nie pilnuje się pieniędzy publicznych. To znaczy przy nawet takich małych transakcjach dochodzi do znacznego wzrostu w porównaniu do rynkowego kosztów funkcjonowania miasta Gdańska. Bo na sumę tych kosztów składają się właśnie takie małe transakcje. Czwarte pytanie z tej listy pięciu i ostatnie, o które chcę już zapytać, brzmi tak. Czy Gdańsk zerwie wreszcie z nietransparentnym, całkowicie przestarzałym sposobem prowadzenia relacji z biznesem, szczególnie z deweloperami? Czy mieszkańcy będą mogli wreszcie mieć dostęp do wszystkich informacji dotyczących tych interesów? Jak by pan opisał ten system własnymi słowami? My trochę, znów nawiążę do tego tekstu, o tym piszemy, o takim programie Mieszkania za grunty, gdzie miasto przekazywało grunty deweloperom, zaniżając ich ceny, później deweloperzy oddawali w rozliczeniu mieszkania komunalne, zawyżając ich wartość dla odmiany. To jednak jest tylko jeden z bardzo wielu przykładów patologii na tym rynku w Gdańsku. Panie redaktorze, informacje zawarte w umowach zawieranych z deweloperami, to powinny być informacje i są informacje wedle litery prawa publiczne. Natomiast gdy my jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w zeszłym roku zwróciliśmy się do prezydenta Adamowicza o to, żeby nam przekazał umowy na zawarte na partnerstwo publiczno-prywatne w Gdańsku, które też wiążą się z ogromnymi deweloperskimi inwestycjami, to otrzymaliśmy umowy, które tak naprawdę w 3/4 zostały zanonimizowane. Więc żadnych istotnych postanowień z tych umów nie mieliśmy możliwości w ogóle zweryfikowania. Chodzi o tak naprawdę nawet nie setki milionów złotych, a miliardy w kontekście wieloletnich inwestycji. Więc w taki sposób blokuje się dostęp również żadnym opozycji do takich podstawowych dokumentów, ale też po prostu ludziom. W naszej ocenie takim podstawowym wyjściem, żeby też przeciąć pewne ciągle pojawiające się spekulacje na temat tego, w jaki sposób w Gdańsku załatwia się interesy z deweloperami, powinien powstać rejestr publiczny zawieranych umów z deweloperami, czy to w ramach właśnie gruntów za mieszkanie, czy to umów o partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie nie tylko byłoby wskazanie, że takie umowy zostały zawarte, ale byłyby po prostu całe umowy zeskanowane i każdy mieszkaniec Gdańska mógłby sobie do tego rejestru wejść i zobaczyć, co deweloper za jakie pieniądze ma wybudować. I będzie mógł sam się zastanowić, czy to jest robione dobrze, niedobrze. Fachowcy też będą mogli sobie to oceniać, jak to jest w innych miastach. No myślę, że takie minimum transparentności powinno być w Gdańsku w tym zakresie wprowadzone. Z uwagi też na tą dyskusję, która się tak naprawdę od lat toczy, to przecież nikt inny jak Jarosław Wałęsa przedstawił, no ten, czy nadał nową nazwę Gdańskowi, czyli Republice Deweloperów. No, ciekawy jestem, czy ta chociażby minimalna transparentność zacznie w Gdańsku obowiązywać. Jeśli tak by się stało, to już to minimum byłoby dla miasta nad Motławą rewolucją. Na koniec naszej rozmowy, korzystając z pana obecności na naszej antenie, chciałem zapytać o jeszcze jedną sprawę gdańską, która budzi bardzo wiele emocji. Będzie je budziła w czwartek. Chodzi o pomnik księdza Henryka Jankowskiego. On znów stoi, jest pilnowany. Chciałem zapytać, jakie powinny być pana zdaniem jego dalsze losy i jak pan zagłosuje w czwartkowym głosowaniu na Radzie Miasta przy punkcie odebranie tytułu honorowego obywatela miasta księdzu Henrykowi Jankowskiemu? Jeżeli chodzi o stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w tej bulwersującej z bardzo różnych powodów sprawie, niezwykle delikatnej, dotyczącej jednak honorowego obywatela miasta Gdańska, ale mając też no, gdzieś na uwadze, że faktycznie możemy mieć do czynienia z jakimiś potencjalnymi ofiarami w tym wypadku, bo też te informacje, które się pojawiają, są bardzo niepokojące, ale z drugiej strony one do tej pory tak naprawdę nie zostały rzetelnie zweryfikowane. Więc dyskusję nad tym będziemy mieć w najbliższym czasie w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Podejmiemy pewną dyskusję nad tym tematem i dopiero na sesji przedstawimy opinii publicznej swoje stanowisko w tej sprawie.
a ta sesja, przypomnę, w najbliższy czwartek. Kacper Płażyński, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Gdańskiej Radzie Miasta, był gościem porannej rozmowy w telewizji w Polsce.pl. Bardzo dziękuję, panie radny, za to spotkanie. A, bardzo wieje w Gdańsku, bo podobno straszne wichury dziś. No to jest miasto morskie, sztormowe, więc wieje, ale bywało, że wiało mocniej. Bo nam w Warszawie głowy urywa, więc co dopiero wam. Okej, dobrego dnia w takim razie. Kacper Płażyński był z nami, a za chwilę w telewizji w Polsce.pl przegląd prasy. Zajrzymy do dzienników, zajrzymy też do jednego tygodnika i zacytuję państwu fragment o tych właśnie naczyniach połączonych, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Bądźcie państwo z nami. Dziękuję, do zobaczenia.